Uff, całe szczęście, że zdążyłem. Za chwilę mam bardzo ważny międzynarodowy telefon. Zgadnijcie, z kim będę rozmawiał. I o czym? O elektrykach. Pędzę do studia. Hej! A dziś łączymy się z gościem, który przetestował niezliczoną ilość samochodów. Zna się na nich jak mało kto. Przez wiele lat nagrywał testy samochodów, a teraz prowadzi popularny kanał na YouTubie znany wszystkim miłośnikom motoryzacji. Jest też wielkim fanem elektryków i o nich właśnie dziś pogadamy. Ponieważ Zachar przebywa obecnie za granicą, połączymy się za pomocą wideokonferencji. Skoro mówimy o nowych technologiach w motoryzacji, to rozmowa też będzie wykorzystywać nowe technologie. Cześć Zachar, witaj. Cześć Maćku, cześć Elektro Maćku. Ja Cię może zaskoczę na początek i zapytam, jak Ty się czujesz jako YouTuber, bo widziałem Twoje pierwsze produkcje. Dziękuję, że o to pytasz. Nie jest to łatwa praca, podjąłem wyzwanie. Myślę, że z dnia na dzień będzie lepiej i liczę na Twoje wsparcie. Spróbujemy dzisiaj poćwiczyć, że tak powiem. Ja tylko chciałem dodać, że na początek, chciałbym, żeby każdy z moich widzów spróbował kiedyś nagrać taki jeden porządny odcinek, taki jak Ty teraz nagrywasz, żeby poczuć, że praca na YouTubie, że nagrywanie filmów na YouTubie to nie jest takie proste i że to zajmuje naprawdę mnóstwo czasu. Zobaczymy i potwierdzimy, że to nie jest taka łatwa sprawa nagrać dobry film. Dwóch youtuberów się spotkało i od razu zeszli na swoje tematy, a mieliśmy rozmawiać o elektromobilności. Dokładnie. Proponuję porozmawiać o elektromobilności przez pryzmat naszych zawodów. Z tego co wiem, masz wykształcenie ścisłe, jesteś programistą, ale też dziennikarzem. Zacznijmy od programisty. Czy programistę kręci elektromobilność? Nie chciałbym się wypowiadać w imieniu wyłącznie programistów, bo myślę, że to, o czym mówisz, dotyczy znacznie większe grono osób o typowo ścisłym umyśle, bo to dla nich ta zmiana reguł tej starej, dobrej gry pod tytułem dojedź z punktu A do punktu B będzie bardzo ciekawa, bo w tej grze zmienia się coś bardzo istotnego. Z planszy usuwamy stację paliw. Kiedy mamy elektrykę, nie potrzebujemy stacji paliw, zamiast tego mamy na planszy punkty ładowania, przy czym ten najważniejszy jeden punkt ładowania na planszy jest w punkcie A, czyli w naszym domu. I to zmienia wszystko. To właśnie sprawia, że stacje paliw przestają nam być w ogóle potrzebne. I wtedy te osoby o ścisłym umyśle już mogą zacząć bawić się w tą grę na zupełnie nowych zasadach. Z fantastyczną nagrodą pieniężną na końcu, dlatego że odpada to drogie tankowanie, bo teraz możemy mieć prąd do samochodu nawet i za darmo, jeśli akurat mamy własne panele fotowoltaiczne. To proszę opowiedz więcej o tej nowej grze i o jej nowych zasadach. Ja tutaj odnoszę się do gry, dlatego że ja jeszcze jeżdżąc samochodami spalinowymi, których wcale tutaj nie chcę dzisiaj negować w tej rozmowie, bardzo lubiłem się bawić w grę. Sprawdzałem, jak niskie zużycie paliwa można osiągnąć w każdym z samochodów. Szczególnie to jest gra, która kończy się na etapie hamowania w samochodzie spalinowym, no bo możemy mieć wpływ na spalanie tylko operując gazem. Natomiast w samochodach elektrycznych to jest dopiero połowa zabawy, bo możemy też oszczędzać energię przy pomocy pedału hamulca, bo możemy odzyskiwać energię. Ta gra naprawdę nabiera rumieńców w samochodach elektrycznych. Przypuszczam, że wiele osób, które dotychczas zupełnie nie zwracały uwagi na zużycie paliwa, po przesiadce do samochodów elektrycznych mogą się w tej grze również odnaleźć. Moim zdaniem to trochę jak zdobywanie punktów w grze, jednak to przede wszystkim liczby, a przecież programista to też człowiek. Co powiesz o przyjemnościach jazdy, odczuciach, o tym takim fizycznym aspekcie jazdy elektrykiem? Ja pamiętam dobrze swoje pierwsze kilometry samochodem elektrycznym i oczywiście o samochodach elektrycznych można mówić długo, natomiast dla mnie kluczowe jest to, jak spontanicznie i natychmiastowo reagują one na wciśnięcie pedału gazu. I przypuszczam, że każdego, kto w tej chwili podchodzi z dystansem do samochodów elektrycznych, ta pierwsza próba przyspieszenia przekona do tego, że jest to coś fantastycznego. Swoją drogą jest to oczywiście też
też do osiągnięcia w samochodach spalinowych. Wystarczy wsiąść do dowolnego benzyniaka, rozkręcić go do 5000 obrotów, na przykład na dwójce, i jadąc dodawać lekko gazu. Będzie dokładnie ten sam efekt. Fantastyczne i natychmiastowe przyspieszenie. Tyle, że w jakim hałasie i pewnie z pięciokrotnie większym niż normalnie zużyciem paliwa. No dobrze, to powiedz teraz, jak postrzegasz elektromobilność z perspektywy swojego dziennikarskiego doświadczenia? Praca dziennikarza motoryzacyjnego po tym, jak na rynku pojawiło się bardzo wiele elektryków, stała się trochę inna. Ja nie chcę powiedzieć, że stała się nudniejsza, czy gorsza, czy mniej interesująca, ale na pewno inna, dlatego że opowiadając kiedyś o samochodach spalinowych, można było opowiadać o tym, że dzisiejsze testowane auto, ono ma dobrą skrzynię manualną, bardzo precyzyjną, a tamto miało gorszą, albo bardzo szybki automat, a tamten był wolniejszy, ostre hamulce jak brzytwa, albo doskonały dół w silniku, albo też fantastyczne brzmienie na wysokich obrotach. I to sprawiało, że każdy kolejny samochód testowy, spalinowy, który przyjeżdżał do redakcji, był w jakiś sposób inny. Czegoś takiego w elektrykach nie ma. Geny elektryków są bardzo zbliżone do siebie. Są bezszumne, wszystkie mają doskonały dół, nie ma na co narzekać, jeśli chodzi o skrzynię biegów, bo przecież jej nie ma. I to sprawia, że kolejne samochody testowe, elektryczne, które przyjeżdżają do redakcji, no, mają bardzo podobny taki charakter pod względem jazdy. I dlatego dziennikarze dzisiaj testując samochody elektryczne, no, muszą, żeby nie powtarzać w kółko tego samego, skupić się na czymś innym. Więc te samochody są testowane pod względem tego, jaką mają pojemność baterii, jaki można uzyskać zasięg, jak dużo czasu spędzimy przed ładowarką i jaka jest maksymalna moc ładowania, jakaś krzywa ładowania i tak dalej. I w tym momencie okazuje się, że testując te podstawowe cechy samochodu, lądujemy tak naprawdę bardziej w Excelu. Już nie piszemy takiej poezji o samochodach, tylko bardziej obracamy się w liczbach, w czym ja się doskonale odnajduję jako umysł ścisły, były programista. Natomiast faktem jest, że praca pod tym względem troszkę się zmieniła. Na szczęście wciąż nadal można w tych samochodach szarpać za klamki, macać i urywać plastiki i sprawdzać, czy jest dość miejsca samemu za sobą, więc to jest akurat wciąż aktualne i na tym też można się skupić, ale nie można też ukryć, że coś się zmieniło. Natomiast jak to wygląda od strony czytelników? I tutaj jest ciekawostka, bo jak się popatrzy na rynek, na to, co się pisze o samochodach elektrycznych w internecie, to można znaleźć takie dwie narracje. Jedna z nich jest bardzo spójna i powtarzalna. Ludzie piszą tam, że samochody elektryczne są fantastyczne, bardzo im odpowiadają. Już nie myślą nawet o zakupie samochodu spalinowego. To jest oczywiście narracje czy opowieści właścicieli. Natomiast jest też druga narracja o samochodach elektrycznych, która już nie jest taka spójna, bo raz te opowieści o samochodach elektrycznych są pozytywne, innym razem negatywne. I to są opowieści właśnie dziennikarzy. Dlaczego? Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża do redakcji samochód elektryczny. Dziennikarz bierze ten samochód, jeździ nim kilka dni, następnie widzi, że już pasowałoby podładować ten samochód, ma pod domem ładowarkę, podstawia na noc, rano odbiera, naładowany do pełna, być może nawet za darmo, i zadowolony oddaje ten samochód po teście i pisze jak najbardziej pozytywną opowieść, no bo faktycznie nic mu nie przeszkadzało. A teraz wyobraźcie sobie ten sam samochód, ale u innego dziennikarza, u którego akurat pod domem nie ma ładowarki, albo akurat dwie przecznice dalej. A jeszcze gorzej, jak się okaże, że tam ktoś inny się ładuje. W tym momencie on musi jechać cztery przecznice dalej. Tam z kolei też ktoś się ładuje, więc on musi wrócić do domu, wstać o 5 nad ranem, podjechać na już wolną ładowarkę, wrócić do domu na piechotę, nie wyspać się. Okazuje się, że ten sam samochód już nie jest taki dobry, a różnica pomiędzy tymi dwiema opowieściami jest bardzo mała. Dostęp do
gniazdka. I tutaj być może jest to akurat informacja do Ciebie, Maćku, jako przedstawiciela Funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, bo to Wy dysponujecie tym budżetem i tymi możliwościami, aby wdrażać te plany stawiania kolejnych ładowarek, bo ten dwugłos w temacie samochodów elektrycznych, on zniknie, jak tylko dostęp do ładowarek publicznych będzie o wiele prostszy, o wiele łatwiejszy, bo wtedy i dziennikarze, i właściciele będą mówić mniej więcej o tym samym, że samochody elektryczne są wygodne, komfortowe i jak najbardziej pasujące do rzeczywistości. Zabieramy się w NFOŚ-u do spełnienia postulatu Zachara. Przeznaczymy na budowę infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych 870 milionów złotych. Te pieniądze pozwolą na dofinansowanie budowy ponad 17 tysięcy stacji ładowania elektryków i około 20 stacji tankowania wodoru. Od 7 stycznia 2022 roku czekamy na dobre wnioski. Bardzo Ci dziękuję, że chciałeś podzielić się ze mną niewyczerpaną wiedzą o elektrykach. Szkoda, że mamy ograniczenia czasowe, bo moglibyśmy tak gadać i gadać w nieskończoność. Zupełnie jak Ty w nieskończoność możesz czerpać energię ze swoich paneli słonecznych. Maćku, bardzo dziękuję za zaproszenie i trzymam kciuki za dalszy rozwój Twojego kanału. Myślę, że poruszasz bardzo ważne tematy i kibicuję, abyś miał jak najwięcej widzów. Powodzenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za tydzień na YouTubie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Widzimy się za tydzień. Cześć.